Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska odnoszące się do poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, zacznę od przypomnienia artykułu 68 Konstytucji Rzeczpospolitej. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Taki jest zapis w Konstytucji. Jak wygląda sytuacja zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów? Ja może posłużę się informacjami medialnymi. I tak skrótowo, jako przykład. Trudno sobie wyobrazić koszmar, którego doświadczyli rodzice Jasia z Warszawy, chorego na ospę. Mimo że wozili go rodzice do kilku stołecznych szpitali, chłopiec zmarł na sepsę, Jaś umierał przez 7 dni. Jak to się stało, że mojego syna widziało kilkunastu lekarzy i żaden nie umiał mu pomóc? Pyta matka. Wystarczyło podać antybiotyk. Kolejne. Tylko 7 miesięcy miał mały Oskarek, który zmarł na biegunkę. Chłopczyk umierał na rękach. Nie będę opisywał sytuacji, które jest to relacja matki. Teraz dziecko nie żyje, a Oławski Szpital nie poczuwa się do winy. Takich przykładów jest wiele. Albo Narodowy Fundusz na Pomorzu. Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił leku chorej na raka i tym samym skazał ją na śmierć. Ja wiem, że będzie to od razu riposta, że to dotyczy lekarzy i ich odpowiedzialności, a nie pana ministra. Ale pan minister sprawuje nadzór nad właśnie funkcjonowaniem szpitali. Ma do tego służby, ma rzecznika praw pacjenta i tak dalej. I dalsza sprawa. Mamy ogromne kolejki, w jakich muszą czekać pacjenci, zanim zostaną poddani specjalistycznemu leczeniu. W kolejce do specjalisty, w zależności od możliwości finansowych szpitala, czeka się od kilku tygodni do nawet kilku lat. Przechodzący do naszych biur zbulwersowani mieszkańcy skarżą się na ten wręcz dla nich katastroficzny stan rzeczy, zagrażający ich bezpieczeństwu zdrowotnemu. Oto kilka przykładów. Lubelski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, tam na endoprotezę czeka się 3 lata. Dostanie się do specjalisty w Lublinie graniczy z cudem. Minimalny czas oczekiwania na wizytę w poradni kardiologicznej, onkologicznej czy diabetologicznej wynosi ponad 100 dni. I to taki rodzynek z informacji zaczerpniętej z Foksala wynika, iż w jednej z wrocławskich poradni na przyjęcie do endokrynologa czeka się aż 7 lat. To tylko niektóre przykłady udręki pacjentów i lekarzy, bo podobny obraz indolencji naszej służby zdrowia z różnym natężeniem występuje w całym kraju, od Podkarpacia do Pomorza. Trudno sobie wyobrazić, jak mogą czuć się pacjenci, którzy swoje niejednokrotnie bardzo ciężko zarobione pieniądze muszą wpłacać na ubezpieczenie zdrowotne, gdy okazuje się, że w praktyce jest ono niewiele warte. Swoistego rodzaju umowa pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, to jest Narodowym Funduszem Zdrowia jako instytucją, która na mocy przepisów prawnych odpowiada za dystrybucję środków Funduszu Zdrowia, nie jest dotrzymywania. Nadzór nad realizacją zadań spoczywających nad Narodowym Funduszem Zdrowia jako umownym ubezpieczycielem sprawuje minister zdrowia, a więc jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Zdesperowani pacjenci w ostatnich 3 miesiącach skierowali do Rzecznika Praw Pacjenta ponad 2000 skarg. Takiej ilości skarg nie odnotowano nigdy wcześniej. Zaistniały kolejki, odmowę przyjmowania do szpitali w grudniu ubiegłego roku, w 2012 roku, nawet dzieci. Przykład Instytutu Matki Polki w Warszawie, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w swojej wypowiedzi dla prasy określa normą, która pod koniec roku ma prawo wystąpić. Pacjent powinien pewno zaplanować chorobę na styczeń bieżącego roku, a nie chorować w grudniu. To niby takie proste dla pani prezes, jak i dla pana ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który tą teorię powielił na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Niestety, ta pseudonorma przeszła na rok bieżący. Dyrekcja Centrum Onkologii w Bydgoszczy 14 stycznia bieżącego roku wydała oświadczenie o ograniczeniu przyjmowania chorych w 2013 roku. Tonąc w długach ze względu na niewypłacone nadwykonania z okresu 3 lat, co w polskich szpitalach staje się normą niechlubną,
Dyrekcja postanowiła dostosować się do warunków kontraktu narzuconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest wydatkować miesięcznie na leczenie pacjentów 1/12 przyznanych rocznych środków. Tak długie kolejki, w zależności od rodzaju choroby, powodują zwykle nieodwracalne pogorszenie stanu zdrowia pacjentów, zaś u pacjentów dotkniętych nowotworem złośliwym oznacza to po prostu wyrok śmierci. Pacjent umrze lub będzie w stanie terminalnym, zanim zostanie podjęte leczenie. Jest to dramat, jaki przeżywa nie tylko chory, lecz cała jego rodzina. To jest także dramat tych lekarzy, którzy postępując zgodnie ze swoim powołaniem, etyką lekarską, chcą ratować zdrowie i życie, a stają przed wyborem złamania przepisów, to jest przekraczania limitów przydzielonych na leczenie środków finansowych albo przesuwania przyjęcia pacjentów, narażając ich na trwałe pogorszenie stanu zdrowia lub w niektórych przypadkach nawet na śmierć. Jest to również dramat osób zarządzających szpitalem, którzy stają przed wyborem odmówienia przyjęcia pacjentów albo doprowadzenia zarządzającej placówki do bankructwa. Opisane zjawisko skutkuje jednak nie tylko brakiem równego dostępu do opieki zdrowotnej, lecz także pogłębia kryzys w tym sektorze poprzez tworzenie sytuacji korupcjogennej, której przyczyną może być fakt, że człowiek w obronie życia swojego lub bliskich mu osób jest w stanie wydać każde pieniądze i zaryzykować bardzo wiele, nawet jeśli groziłoby mu to najsurowszymi karami. Brak jest motywacji często dla lekarzy do wydajnej pracy w sektorze publicznym. Przecież przy takich kolejkach mogą liczyć, że pacjenci, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na leczenie, przyjdą do ich prywatnych gabinetów, dzięki czemu mogą podwoić swoje dochody. Niechęć osób zarządzających placówkami medycznymi do zapewnienia wysokiej jakości opieki, bo kto zapłaci za dodatkowych pacjentów i zaświadczone na ich rzecz wysokospecjalistyczne usługi, których kontrakt nie obejmuje. Im jest mniej pacjentów, tym lepiej dla jednostki. Po drugie, oprócz wspomnianych kolejek mamy do czynienia z chaosem administracyjnym na wielu poziomach funkcjonowania służby zdrowia. Przykładem niech będą skutki wprowadzania kar dla lekarzy za źle wystawione recepty. Lekarze postanowili, że będą pozostawiać refundację do decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci będący niejednokrotnie zmuszeni chorobą kupowali w takich sytuacjach lek po pełnej cenie. To są pacjenci, którzy płacą ubezpieczenie zdrowotne, zapłacili wcześniej za to, czego nie dostają. Kto zwróci pieniądze ludziom, którzy dzięki takiej, a nie innej polityce płacą za własne leczenie? Wielokrotnie więcej niż to wynika z ustawy refundacyjnej. Tak więc ustawa stała się drenażem portfeli zwykle niezamożnych obywateli. Okrzyczany mit przystępności do leków tańszych, lepszej jakości dał Narodowemu Funduszu Zdrowia ponad 2 miliardy oszczędności. Nieadekwatność wysokości zarobków czy świadczeń emerytalno-rentowych do kosztów ponoszonych na zakup leków wpędza ludzi w biedę. Często bywa, że odchodzą od aptecznego okienka z niczym, bo nie stać ich na nabycie niezbędnych leków. Kolejnym mankamentem, również związanym z receptami, jednokrotnie staje się sytuacja, kiedy apteka nie wydaje leku, ponieważ lekarz użył nieaktualnej recepty. Sami aptekarze i farmaceuci gubią się w tym chaosie, nie wydając leku, gdy mają wątpliwości, czy recepta jest ważna, czy nie. Lekarze z kolei mówią wprost, nie było jeszcze dostawy nowych recept, a pacjent cierpi, przenośnie i dosłownie. To pewnie nawet nie będzie stanowić realnego problemu, bo przecież pacjent, który przetrwał czekanie w kolejce, wytrzymał sprawdzanie, czy jego recepta jest ważna, czy nie, zapłacił być może wielokrotnie więcej niż jego leczenie kosztuje, kupił lek po pełnej cenie, z pewnością poczeka na zamówione lekarstwo albo po prostu zrezygnuje. Zrezygnuje, jeżeli uda mu się jeszcze przed śmiercią podjąć decyzję. Po trzecie, pojawił się nowy problem, o czym wcześniej wspomniałem. Brak przyjęć dzieci w specjalistycznych placówkach medycznych, takich jak Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytutu Matki Polki. Doprowadzenie do takiej sytuacji to już złamanie nie tylko dwóch wspomnianych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej, ale też punktów. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Trudno opisać słowami, co mogą czuć rodzice takiego dziecka, widząc, że teoretycznie jest budynek, jest wykwalifikowany personel, jest zwykle bardzo drogi sprzęt medyczny, ale leczenia nie będzie, ponieważ placówka nie ma pieniędzy. Mimo że powyższe argumenty są wystarczające, aby ocenić pracę ministra zdrowia, już nie negatywnie, ale chyba jako karykaturę wykonywania ustawowych obowiązków, co to na i nikt negatywne skutki opisywanej sytuacji się nie kończą.
Wybiegając nieco w przyszłość, nie trudno przewidzieć, jakie będą następstwa. Oprócz bezpośrednich, takich jak trwałe pogorszenie stanu zdrowia pacjentów, a nawet spowodowanie przyspieszenia ich śmierci w wyniku braku dostępności do należnej im opieki zdrowotnej, nastąpi upadek placówek medycznych oraz podmiotów gospodarczych z nimi kooperujących, a w konsekwencji wzrost bezrobocia. Kto wtedy odpowie za niewypełnienie obowiązków państwa wobec obywateli? Czy to nie minister Bartosz Arłukowicz deklarował, że chce, aby płacono za leczenie, ale nie za leczenie, ale za efekty leczenia? Jeśli tak, to trzeba przyznać, że pierwszą rzecz udało mu się panu ministrowi osiągnąć. Cel, do jakiego zmierza stosowanie takiej polityki prozdrowotnej, można streścić jedynie powiedzeniem: dobry pacjent to pacjent zdrowy, pacjent bogaty, a jak biedny, to pacjent martwy. My nie chcemy czekać na dalsze efekty takiej pracy, bo nie możemy pozwolić na łamanie podstawowych praw, jakie daje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Resort zdrowia pod kierownictwem ministra pana Bartosza Arłukowicza nie ma żadnego planu rozwiązania podstawowych, istotnych problemów z zakresu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Więc nie możemy bezczynnie patrzeć na sytuację, gdzie pacjent może będzie leczony, może dostanie receptę, może lekarstwo będzie dostępne, a on sam może dożyje leczenia. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarnej Polski popiera wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec pana ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Panie ministrze, jak pan ma honor, abdykuj pan, oszczędź pan kompromitacji i wstydu dla Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję.